dobry Państwu. Witamy w kolejnym magazynie Polskie Sprawy. A skoro magazyn Polskie Sprawy i taki gość jak pan Tadeusz Matuszyk, to będziemy rozmawiać, rozumiem, o polskich sprawach. Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie! Panie Tadeuszu, no... Jak się mają polskie sprawy? No pan się nimi od kilkudziesięciu lat interesuje. Teraz nabierają troszeczkę rozpędu. No, czy nie jest tak, że nasz naród jest podzielony może nierówno, ale na jakieś dwie części, no bo nie, albo równo na dwie połowy, albo na nierówne dwie części, zależy jak się powie. I że jest tu jakiś taki konflikt, który jest nierozwiązywalny, no bo jednak ja na przykład pamiętam z ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli. Dwa sztandary. Sztandar Chrystusa i sztandar szatana. I nie ma innego szatana. Nie ma innego sztandaru. Nie ma innego sztandaru, są tylko dwa sztandary. Czy my w sprawach polskich też mamy do wyboru tylko dwa sztandary, czy jest ich więcej? No odpowiedź jest... Ale jak zwykle pan mnie tutaj do muru przystawia się sztandarów. Proszę pana, są sztandary, sztandarki i takie różne gierki, gry i zabawy ludu polskiego. Pan tak za bardzo tak pryncypialnie podszedł do tego. Proszę pana, sprawa jest o tyle, może muszę powiedzieć parę słów jeszcze, jak gdyby w tej chwili najważniejszą sprawą, która się rozgrywa w Polsce, jest sprawa bardzo ważna Marszu Niepodległości. Dlaczego do tego nawiązuję? Nie ma lepszego hasła. Wspaniałe hasło. Bóg, honor, ojczyzna. To jest sztandar naszych przodków. I tego sztandaru musimy bronić. Dlaczego nawiązuję do tego? Dlatego, że my jesteśmy ostatnią enklawą liczącą się w Europie cywilizacji łacińskiej. Łacińskiej. I w cywilizacji łacińskiej mamy do czynienia z moralnością, z etyką wynikającej z dekalogu. I następuje w tej chwili ta walka, wojna, potężna wojna duchowa przeciwko właśnie w pierwszym rzędzie. Kto jest nośnikiem w pierwszym rzędzie na świecie tej cywilizacji? To jest Kościół katolicki. I proszę zwrócić uwagę, szczególnie w Polsce, ale także na całym świecie, główny atak idzie na Kościół katolicki. Prawda? I ten Kościół katolicki jest rozbijany od środka. A wracając do spraw oczywiście polskich. Sprawa polska tak samo wygląda, że jest część społeczeństwa ogłupionych. Jest rzeczą naturalną, że można mieć poglądy lewicowe, prawicowe, środkowe. To jest naturalne, bo każdy człowiek ma inną jakąś mentalność, inne podstawy, ale jeśli nadrzędną sprawą jest sprawa dobro i byt kulturowy, materialny narodu i państwa polskiego, to wtedy jesteśmy, jak to się mówi, u siebie. Ale natomiast jeśli w tej chwili przewagę w całej tej sferze tworzącej kulturę, przewagę ma lewactwo, wrogowie narodu i państwa polskiego. Doskonałym przykładem jest ten obrzydliwy film w swojej wymowie Kler, prawda? Czy ta gnida, obrzydliwy w swojej wymowie... Chodzi o film Ida. Nie, to jest gnida, proszę pana. To... Dobrze, pan jest domyślny. Tak się domyślam, że chyba chodzi o ten film, tak? A to pana sprawa, co pan się domyśla. Proszę pana, tak samo to niezwykle wstrętne Polin, gdzie opluwany jest naród i państwo polskiem. Tak, proszę pana, mało. Przecież mamy prezydenta, który pokazuje, że jest katolikiem, prawda? A jednocześnie jakieś świece chanukowe sobie uprawia w Belwederze. To co w końcu? On stworzy Bogu? Czy i Bogu świeczka? Diabłogarek. A diabłogarek czy odwrotnie? Dobra. Tak samo teraz. To zamieszanie, które jest. Tu w tej chwili
Nie ma mowy o jakimś remisie czy coś takiego. W tej chwili są czasy takie, że trzeba się opowiedzieć. To, co pan na początku zadał. Czy jestem za Chrystusem, czy jestem za diabłem? Nie ma pośrednich. Nie ma pośrednich. Także to... Dlaczego mówimy tak radykalnie? I młodzież jest radykalna i chwała im za to. I chwała im za to. I trzeba wszelkimi środkami wesprzeć, żeby oni mogli się rozwijać i trzeba wyeliminować, żeby absolutnie do szkoły nie trafiło żadne gender czy tego temu typu. Proszę pamiętać i wszystkim warto przypomnieć, że Bóg Twórca stworzył mężczyznę i kobietę. I nie stworzył dwóch mężczyzn. I nie stworzył dwóch kobiet. Czyli mamy stan naturalny, jeśli tworzy się rodzinę, tworzy się małżeństwo, to małżeństwo ma tworzyć kobieta i mężczyzna. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. I wszystkie inne formy są zakłamaniem i sprzeczne z myślą stwórczą. Z naturą. Z naturą. Ci, którzy są niewierzący, to niech przyjmą do wiadomości. Natura jest bioseksualna, prawda? Dwuseksualna. Rodzaj męski, rodzaj żeński. W tej chwili już na Zachodzie są pomysły, powstaje toaleta dla trzeciej płci. Koniec świata. To jest jeden cykl zagadnień. A drugi cykl zagadnień to jest ten sposób, że nie ma takiego pojęcia. Nie jest wolą Stwórcy. Przez Babilon pokazał, że zostały narody pomieszane i języki zostały pomieszane. Mają być różne języki. Mają się narody rozwijać. I to, co Twórcy... Dlaczego to jest bardzo ważne dla Polski? Bardzo ważne. Unia Europejska była zakładana przez katolików. I była mowa i myśl, że powstanie Unia Państw Niezależnych, Narodowych Państw. I będą się rozwijały, prawda, w swojej kulturze i swojej cywilizacji. Ale przejęła masoneria. Masoneria przejęła Unię Europejską, tworząc nam i mało teraz, chcą zaraz bzdurne, nawet pamięta pan chyba, że nawet narzucali, że ślimak jest rybą, czy kształt ogórka. Do tego stopnia. A teraz ingerencja Unii, czy tych innych w nasze prawodawstwo odnośnie sądownictwa. Dlatego jeśli nasza młodzież odżywa duch patriotyczny, to żądamy właśnie tego, żeby Polska mogła swoje prawa szanować i rozwijać, bez ingerencji jakiejś tam Brukseli. Kilkanaście lat temu Moskwa nam narzucała, a teraz Bruksela nam narzuca. Dlatego obchodząc teraz w najbliższym czasie stulecie daru, cudu odzyskania i wywalczonego za pomocą Najświętszej Maryi Panny, tej właśnie upragnionej niepodległości, wprawdzie chromej i nadal nie jest ona dana raz na zawsze. Suwerenność musi być przywrócona, czy się to obecnie rządzącym podoba, czy nie. To muszą przyjąć do wiadomości, że młode pokolenie będzie domagało się i mają w tej chwili wszystkie atuty w swoim ręku, żeby pokazać, czy służą narodowi polskiemu, czy służą banksterom, czy jakimś tam innym układom. Jak pan ocenia działania tak zwanej totalnej opozycji, związanej z Komitetem Obrony Demokracji, z partiami typu Nowoczesna, Platforma Obywatelska, a także tymi akcjami, na przykład tą słynną akcją Konstytucja, że jakieś koszulki z napisem Konstytucja na przykład nakładają na nasze pomniki narodowe.
na jakieś naszych wieszczów, naszych bohaterów, nawet króla Zygmunta III Wazę, który tak wysoko stoi na tej kolumnie, też przebrali w taką koszulkę. Czy pan też się w taką koszulkę przebierze? Pan wybaczy. Proszę pana. To znaczy, to są ludzie, kto nimi steruje? Czy są u nas służby specjalne? Czy jest odpowiedź, kto na to daje pieniądze? To jest pytanie dla służb specjalnych. Tak samo pytanie, co służby specjalne zrobiły z tą prowokacją w lesie na Śląsku? Jak ja od razu powiedziałem, jak to? Zorganizowały ją. No, nie, nie. No, ja bym tak nie powiedział. Ja sądzę, że zorganizowały to odpowiednie telewizje na zlecenie Berlina. Czyli też służb. Też. Przecież sprawa jest prosta, prawda? Cała ta opozycja wtedy, która zwyciężyła w Polsce, platforma oszustów, była finansowana przez wywiad niemiecki, prawda? Na to są dokumenty, na to są dowody. I nigdy nikt tego nie zaprzeczył, prawda? No musieli skądś mieć pieniądze. No ale jak ktoś daje pieniądze, to i musi z tych zobowiązań się wywiązywać, prawda? Także sprawa, jeśli chodzi o tą sytuację Polski, jest bardzo trudna, dlatego że te moce zła są bardzo zorganizowane i dysponują wielkim kapitałem. Środki masowego, jak to kiedyś nazywało się, ogłupienia są w ich ręku. Prasa ta regionalna w większości w koncernach niemieckich, prawda? I mówi się, co z tego, że się mówi, że powinno to wrócić. Tak samo ta wielka zbrodnia do tej pory nie została ani wyjaśniona, ani ukarany, że polskie banki, polski przemysł, dorobek naszych pokoleń został zmarnowany. Zmarnowany, oddany. Za bezcen. Za bezcen, bądź oddany. Jeszcześmy dopłacali nawet. Tak? Proszę, czy te wspaniałe fabryki, nawet w Warszawie, prawda, czy Róża, Luksemburg, czy Kasprzak, czy FSO, potężne zakłady. Można było zmienić profil produkcji. Ruina. Powstają bloki, prawda? Doprowadzili. Czy pan uważa, że nie ma problemu konstytucji w Polsce? Której konstytucji? I którego punktu? Jak? Panie Rafale. No proszę zobaczyć. W zasadzie my mamy konstytucję, która jest kontynuatorką konstytucji PRL-owskiej, stalinowskiej. Tak. I jak najszybciej tą konstytucję trzeba zmienić na wzór Węgrów. Odwołanie do Boga. To jest pierwsza rzecz. Dlatego młodzież jest tak atakowana. Bóg, honor, ojczyzna. To jest program. W tych trzech słowach jest zawarty cały program. Zresztą dawno nasi przodkowie mówili, jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu. I dlatego siły zła są skoncentrowane na Polsce, bo Polska jeszcze jest w stanie wygenerować tego ducha dla Europy. My nie chcemy być egoiści tylko dla siebie. Róbmy porządek u siebie. Patrzmy na Węgrów, patrzmy na inne. Powstają ruchy narodowe i w Austrii, i w Hiszpanii, i w Niemczech. I chodzi o to, żeby ruchy narodowe były oparte o dekalog. Wtedy nie będzie to narodowy socjalizm, jak to zrobił Hitler. Tylko będzie to ruch narodowy oparty o dekalog, proszę pana, o dekalog, tak jest. I chodzi o to, żeby my Polacy jesteśmy narodem prężnym, jesteśmy narodem inteligentnym, bogatą, piękną historią. Dawaliśmy wielki wkład w rozwój cywilizacji tej zachodniej, europejskiej. Korzystaliśmy z tej cywilizacji, ale i dawaliśmy. Ojciec Święty, nasz wielki Polak, rzucił Polakom: ducha nie gaście. Oczywiście mówił do Polaków, czyli polskiego ducha nie gaście.
jesteście Polakami. I mówił zawsze, to jest moja ojczyzna. I każdy Polak będzie miał swoje Westerplatte. I apeluję do niewierzących, do tych innych, zastanówcie się, czy służycie ojczyźnie, czy służycie obcym. I skąd dostajecie pieniądze? Skąd wasi instruktorzy czy prowokatorzy mają pieniądze i do czego was namawiają? Zastanówcie się, czy ja was namawiam, czy kogokolwiek namawiam do morderstwa, do jakichś przestępstw. Nie. Dla mnie najtrudniejsze jest przykazanie miłuj nieprzyjaciół swoich. Jest to niezwykle trudne, ale wiem, że mnie to, jak mówię o swoich nieprzyjaciołach politycznych, przecież ja z Adasiem Michnikiem byłem na ty, z Jasiem Rulewskim. Nie Rulewskim, Lityńskim. Lityńskim. Z Jackiem Kuroniem. Myśmy się przyjaźnili, że mieliśmy różne poglądy, że były starcia, ale jako ludzie, ja ich szanowałem. Nie wiem, co oni tam za moimi plecami robili, mówili, kto tam rzucił na mnie takie czy inne kalumnie, czy do dzisiaj jeszcze rzuca. Panie Tadeuszu, chciałem spytać o sprawę, no powraca ten temat Marszu Niepodległości. Powiem tak, decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz o cofnięciu pozwolenia na marsz paradoksalnie zwiększyła zainteresowanie marszem. To znaczy paradoksalnie? Dużo więcej ludzi wybiera się na marsz do Warszawy właśnie po tej decyzji. Bez względu na to, czy będzie też jakiś marsz robiony przez prezydenta Dudę i premiera Morawieckiego, ludzie poczuli taką solidarność i jeszcze więcej osób się wybiera na Marsz Niepodległości, ten prawdziwy, organizowany przez środowiska narodowe. Z drugiej strony, i to jest właśnie taka reakcja na tą sytuację. Z drugiej strony, mniej więcej 10 dni wcześniej przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zapraszali prezydenta Dudę na marsz. Wiele osób uznało, że to był błąd, że nie powinno się osoby, która odrzuca postulaty z środowisk narodowych, która nie zaprosiła środowisk narodowych, kresowych, katolickich niektórych i patriotycznych do komitetów obchodów stulecia niepodległości, że nie powinno się takiego prezydenta zapraszać. Jakie jest pana opinia w tych dwóch sprawach? Czy zapraszanie prezydenta Dudy przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości było błędem, po pierwsze, a po drugie, no pan trochę był zaskoczony tym, że decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz przysporzyła tej popularności Marszowi Niepodległości. Nie, to pan to trochę źle interpretuje. Po pierwsze, w całej rozciągłości popieram decyzję zaproszenia prezydenta. Było, nie było. Tak, myśmy wybrali tego prezydenta. Jest ja nie wybierałem. No, a ja na przykład wybierałem. Wielu także moich znajomych nie głosowało na Dudę. To już pana sprawa. To pan może głosował na Komorowskiego. Proszę bardzo. Wolność, Tomku. Ja na nikogo nie głosowałem. Nawoływałem do tego, żeby zbojkotować drugą turę wyboru. No, dobrze. To jest oddzielny temat. Oddzielny temat. Tak. Proszę pana, jest wybrany został prezydent, który deklaruje się jako, prawda, katolik. Wielokrotnie tak, dał wyraz temu. Jest historia tego typu, że ja od razu wiedziałem, że jego, ci, nazwijmy to poplecznicy, czy jego tam, nie dopuszczą, żeby wziął udział, prawda? Nastąpiło jakieś wykrętne, że ma tyle zadań, że nie weźmie udziału, prawda? No, mógł przecież wysłać list, prawda? I sprawa była prosta i jednoznaczna. On nie może, ma swoje plany, on wysyła list. Proszę bardzo, trzeba, jak pan już tak ruszył ten temat, trzeba, tu prezydent stanął, prawda? Tu z jednej strony jego zaplecze to, które go tam wylansowało, a z drugiej strony no chce jakoś niby mówi, że jest katolikiem, wielokrotnie
Mówi, że jest prezydentem Polaków, wszystkich Polaków. No okazuje się, że nie wszystkich. Nie wszystkich. Nie wszystkich. I kością w gardle mu staje to, że Ruch Narodowy organizuje dziękczynne, piękne uroczystości, dziękczynienie. I tutaj, tu w tej chwili, nie jako prezydent, mówię jako Duda, pan Duda stoi rozkrokiem i nie wie, co on by sam zrobił. On jest w określonych układach. Ja już nie mówię o układach rodzinnych, prawda, tych politycznych. Także to człowiek, który stanął na rozdrożu i musi się opowiedzieć. To jest... Tragiczna postać. Robi się z niego tragiczna postać w tej chwili. Tak, tak. Bo z jednej strony Polska, ojczyzna moja, a z drugiej strony układy międzynarodowe. Układy, kapitał, propaganda. Kto zrobił człowieka europejskiego z pana Tuska, który pluł i pogardzał Polakami? On pierwszy powiedział, że pogardza, że dla niego polskość to jest nienormalność. I doszedł do, nawet został szefem partii, został premierem Polski. Ale proszę, Niemcy się odzajemnili Tuskowi, prawda? Został królem Europy. Wprawdzie królem od zamykania, otwierania drzwi, ale z godziwą pensją, wielką. No dobrze, a ta decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz, która przysporzyła paradoksalnie popularności. Bardzo dobrze. Konstytucja! Ha, gdzie są ci obrońcy konstytucji? Przecież konstytucja gwarantuje, że... Wolność zgromadzeń? Tak jest. Ha, gdzie ci obrońcy konstytucji są? Wolność słowa? Tak, dzieci obrońcy. To znaczy jest w ten sposób. Jeśli my, to znaczy w tym sensie ci, którzy mają możliwość, tak jak ten, on jest, i Hitler był bardzo, prawda, taki sprytny, i Stalin, mieli wielkie talenty, i Lenin. Oni, prawda, wykorzystali swoje talenty w złym kierunku. Tak samo ten reżyser jest utalentowany, który tą plugawą nakręcił Kler i teraz się szykuje do plugawego, iż mówi już z Grossem, mają uzgodnione, jak to Polacy mordowali bestialsko Żydów. On ma talent, tylko że on talent swój wykorzystuje w złym celu. On służy szatanowi, a nie Chrystusowi. Także to jest... I w tej chwili nasz prezydent ma ciężką sytuację, bo być może chciałby iść za duchem polskim, a tu jednocześnie, jak to się mówi, chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie pozwalają. Jest uwikłany w określonej sytuacji. Także, ale my jesteśmy zawsze optymiści i uważamy, że damy sobie radę, ale z pomocą Bożą, ale żeby otrzymać pomoc Bożą i pomoc Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, to musimy wymodlić, wyprosić tą pomoc. I cud nad Wisłą następny będzie i na pewno będzie. No i tym optymistycznym akcentem, że cud nad Wisłą po raz kolejny nastąpi. Zapraszamy wszystkich, lewaków czy prawaków, ci, którzy szanują nasze hasło przodków, Bóg, honor, ojczyzna, ci, którzy to szanują, zapraszamy. Nie zapraszamy żadnych, to znaczy ja mówię od siebie, ja zapraszam, ja, tylko ja mówię o sobie. Zapraszam, o, przepraszam, nie używam liczby mnogiej. Żadne tęcze, żadne plugawe tęcze. Tych ludzi trzeba leczyć, a nie promować. 2000 lat czy 3 siedzieli cicho, a teraz ich się promuje. Że to jest normalne. Nie ma żadne normalne. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i to jest normalne. Nie ma trzeciej płci. Nie ma trzeciej płci i nie będzie. I to są bzdury. I oni chcą z gender wejść do przedszkoli, do szkół. Oni chcą nam demoralizować dzieci i młodzież, żeby dzieci się poznawały seksualnie. To dzieci mają poznawać swoją historię. Trzeba dzieci podciągać do ideałów, a nie plugawić te młode
nasze polskie dzieci. Także hańba im, hańba Gronkiewicz, że ona się odważyła plugawie zabronić marszu Polakom, nam, patriotom. Ja specjalnie przyjechałem z Hiszpanii, muszę być na tym marszu. Niech strzelają do mnie, no co z tego? Stracę życie, no to stracę. Jestem Polakiem i mam, tak jak Dmowski powiedział, jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. I wiem dokładnie, na czym moje obowiązki polegają. I apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli. Czy masz poglądy, jesteś w SLD, masz takie czy inne poglądy, ale niech ci się obudzi serce, niech myśl o Polsce pozytywnie. Możesz mieć takie, czy taktyka rozwoju Polski może się zmieniać. Mogą być takie, czy inne, czy taktycznie, ale cel nadrzędny, dobro i jeszcze raz dobro ducha narodu polskiego. Jeśli duch narodu polskiego będzie rozwijany, będzie wysoki, będziemy przykładem dla Europy, dla świata. I jestem przekonany, że tak będzie. Król nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Witamy Państwa. No, kolejny dzień prac. Tydzień temu w sobotę żeśmy zaczęli. Dzisiaj kolejna sobota i zbliżamy się ku końcowi. Myślę, że w poniedziałek studio będzie gotowe. Jak widać, pojawiła się jeszcze nie na całości, ale na znacznym fragmencie już wykładzina odpowiednia dla studia. Jest już zrobione okno do reżyserki z szybą w nowym pomieszczeniu, gdzie będzie studio. Studio dla naszej telewizji, dla naszych kanałów. Centrum Edukacyjnego Powiśle, CEP Powiśle, a także Polskich Spraw. Oczywiście generuje to duże wydatki. Jeżeli Państwo byliby w stanie wspomóc naszą działalność, naszych kanałów, naszego nowego studia, naszej nowej ramówki, z którą startujemy już zaraz po 1 listopada, prosimy o wpłaty na numer konta albo PayPalem, dopisek na Studio TV. Na Studio TV to będzie oznaczało, że Państwo odpowiedzieli pozytywnie na ten nasz apel. Dużo rzeczy już zostało zrobionych, zostało zmienione oświetlenie i tak dalej. Niebawem Państwo, myślę, że za tydzień, pomiędzy świętem Wszystkich Świętych a Marszem Niepodległości, a Świętem Niepodległości, będą Państwo mogli zobaczyć pierwsze programy stąd emitowane. Natomiast, żeby w pełni studio wyposażyć, no to jeszcze bardzo dużo pracy, no i bardzo dużo wydatków. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe tej naszej inicjatywy. Ze względu na to, że czujemy się w świecie współczesnych mediów, tak jak żołnierze wyklęci w latach 40., patronem naszego studia będzie Olech. Olech, czyli Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, ostatni żołnierz wyklęty z ziemi nowogródzkiej, który zginął 12 maja 1949 roku w obławie NKWD. Pamiętajmy, to nie były tereny PRL-u, to nie była walka z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z UB, z Ludowym Wojskiem Polskim, czy z milicją, to była walka z oddziałami NKWD i Armii Czerwonej, ponieważ te tereny zostały wcielone do Związku Sowieckiego. Pan Walery Stratowicz namalował ten obraz, który myśmy na aukcji kupili. Dzisiaj ten obraz zawiśnie tutaj w naszym studio. Niech Olech patronuje naszej inicjatywie. Proszę Państwa, wszystko powoli się rozwija. Na razie to, co się udało zrobić, kosztowało nas 3450 zł. Dla nas jest to bardzo duża kwota, ale dzięki Państwa pomocy, między innymi dzięki Państwa pomocy, udało nam się tą kwotę uzbierać i za 3450 zł, tak jak widać, studio będzie obłożone tymi matami, będzie położona nowa wykładzina, będzie wisiał obraz naszego patrona, czyli sprawa rozwija się dalej.
Oczywiście do tego, żeby to było w pełni wyposażone studio, jeszcze jest bardzo daleko, ale nadal prosimy Państwa o wsparcie finansowe, a za te, które już było do tej pory, bardzo serdecznie dziękujemy.